Siemanko moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj... Musicie mi, kochani, dać znać, czy Marysia kiedykolwiek przywita się inaczej niż witam was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj. Chyba nie. Dzisiaj nie muszę chyba mówić, co będziemy robić. To są listy, które przyszły na adres, który jakieś czas temu podawałam wam na Instagramie w związku z akcją, w związku ze spełnianiem waszych życzeń. Kilka miesięcy temu ktoś z was podrzucił mi pomysł, żeby może w związku z dniem świętego Mikołaja wysyłać mi listy, takie prawdziwe listy, o takie listy. No i tak też zrobiliśmy. Pomysł wam się bardzo spodobał, pytałam na Instagramie, co o tym sądzicie. To mi się no podoba, i... bo przyszło strasznie dużo kur... To jest tylko mała część. Mówiłam wam na Instagramie, że możecie te listy pisać w formie właśnie listu do świętego Mikołaja, a my, naszym zadaniem będzie je otworzyć, przeczytać, wybrać kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, zobaczymy, listów i je spełnić. Znaczy to już będzie moje zadanie. To będzie moje zadanie, ale ty mi dzisiaj pomożesz w otwieraniu listów. Ja zostałem tylko zaciągnięty za rękę. I wiem też, kto bardzo nam pomoże w tym odcinku i moi drodzy, są to napoje ekipy. Też będą otwierać? Nie będą otwierać. Ale zajebiście. Ale partnerem dzisiejszego odcinka są napoje ekipy. I one umożliwią mi zrealizowanie wielu, wielu życzeń. Więc napoje dadzą mi możliwość, żebym mogła spełnić dużo więcej życzeń, niż mogłabym to zrobić, że tak powiem, ze własnej kieszeni. Bardzo fajnie się na to patrzy. Widać, że bardzo się zaangażowaliście w tą akcję i oczywiście tak było ciepło na serduszku. I chcę spełnić jak najwięcej życzeń i jak najwięcej wam dać prezentów i w ogóle wszystkiego. Myślę, że kto z was oglądał wcześniejsze moje odcinki, ten wie, jakie życzenia z reguły wybieram. Najbardziej chyba lubię wybierać życzenia, które są związane gdzieś z hobby, z zainteresowaniami. W sensie fajnie jest coś takiego rozwijać. Nie jest napisane, kup mi najnowszego iPhona, proszę. Tylko jest na przykład napisane, a czy też lubię... kupić iPada? No dobra, ale tam iPada, bo chciałeś rysować, tak? Tak, to nie było napisane, kup mi iPada, proszę. Tak było coś to takiego. To ja właśnie o czymś takim mówię. Ale też zwracam uwagę na kreatywność ludzi. Jak jest coś czasem fajnie napisane i tak dalej, to takie rzeczy ja też lubię spełniać, ale myślę, że to w praniu wyjdzie. Będziemy to konsultować. Fundusze mamy na ten odcinek. A po jakim postawi kilka rzeczy. Więc wielkie podziękowania dla napoju ekipy. A kto w ogóle jeszcze nie wie, to jest świąteczna wersja. Tak, to jest świąteczna wersja właśnie. I oczywiście to są napoje, które powstały przy współpracy z marką Coral. To dla osób, które nie wiedzą. Tak. Nic się nie zmieniło, oprócz ale puszeczki są świąteczne. Ja bym się tutaj zastanawiał. I jeszcze mam jedną niespodziankę w związku z napojami. Do każdego prezentu, który będziemy wysyłać do, że tak powiem, wybranych listów, do właścicieli wybranych listów, będziemy dołączali po dwa napoje. Jeden w smaku cytrynowym i jeden w smaku truskawkowym. W formie takiego prezentu. Najwięcej Friday nam będą pewnie dawały paczki, bo ciekawe co tam jest. Co za wymyśliliście? Marysia obiecała mi, że jak będę z nią otwierał listy, to będę mógł grać w Hearthstone. Tak, więc się nie obrażajcie, że coś tam będzie klikał sobie Mati na telefonie, Mati sobie będzie grał tylko w Hearthstone. Chwilę zobaczcie, jak czytamy sobie listy i tak dalej przeglądamy, a później będziemy robili timelapsa, bo na pewno trochę nam to zajmie. Mus do twarzy na dzień znów omięty granaty i ciałatnej pożyczki. Jezu, jakie słodziaki! Jakie słodziaki! LOL OMG Surprise Movie Magic. Jest liście coś takiego. Dobra, to co? Bierzemy taki. Bierzemy. No nie, po prostu ja mogę od razu na głos przeczytać ten list. Kochana Marcysiu, lubię oglądać cię na ekipie. Ja i moja siostra marzymy o zestawie LOL OMG Surprise Movie Magic. Bardzo lubimy bawić się lalkami LOL OMG. Przypominasz nam jedną z nich. Honeylicious. Masz bardzo ładne oczy i rzęsy. Życzymy ci wesołych świąt, dużo śniegu i zdrowia. Jezu, jakie słodziaki. I patrzcie, jaka ładna kartka. Ten list na pewno będzie spełniony. I to brało wczoraj, prawda? W stercie listów. Fox, to daj mi. Śmierdzi. Właśnie znalazłam jakiś mega ciekawy list, zobaczcie. Są narysowane napoje ekipy. Idealnie, tematycznie do tego odcinka. I w ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Ktoś wykleił cały list. Drogi Mikołaju, nazywam się... Mam 25 lat, jako dziecko byłem niezbyt grzeczny. Nie chciałam się uczyć, wolałem iść na wagary do kina, dlatego w święta nie dostałem wymarzonego prezentu. Po latach wreszcie wziąłem się w garść. Szybko stałem się grzeczny, dlatego gdy usłyszałem, że mam okazję w tym roku znaleźć pod choinką zdalnie sterowany samochód, super się ucieszyłam. Poczuj magię obdarowywania, tylko pamiętaj o mnie. Dzięki, ho ho ho, duże dziecko, które latami czeka na samochodzik. No dobra, myślę, że to jest list, który te życzenia trzeba spełnić. Jeszcze wam pokażę z bliska, bo naprawdę wygląda to kozacko. W ogóle nie byłam w stanie się skupić, jak czytałam i było wymarzonego. Chciał się powiedzieć to Lego, ale no i tutaj tak samo. Kapuś, kapuś, inaczej 60. Moi drodzy, właśnie otworzyłam jedną z kopert i w środku była, nie wiem, bryloczek. Normalnie jest tutaj z koralików ułożony Marcysia. Mega urocze, dziękuję. O kurde, ile tu jest rzeczy. Tutaj jest list, ale tu jest
wypachnione do ciasteczek czy do jakichś pierniczków formy. O, świąteczne kubeczki, ale fajne. Reniferki, bombeczki jakieś takie srebrne i świeczka. Wow, dziękuję ślicznie, dziękujemy w zasadzie. Bardzo fajna paczka i biorę się za czytanie listu w takim razie. Ale masz super fryzurę na trąbę, 6 mm. Tak, bo jest jeszcze na buddę. Jeszcze jest 3 mm. Metalowym kubeczku. Chcę pokazać ten rysunek, jest mega uroczy. Nawet chmurka jest. O kurde, ile gadżetów. Skarpety świąteczne. Jaki list, patrz. Ekipa Milk. A, bo to rozumiem, że dla Mikołaja. Ciasteczka. Ciasteczka i mleko. Ej, ale pomysł na list to zacznij. Tutaj chyba nie uda się zrobić życzenia, ponieważ pierwsza prośba jest o operację nosa. Operacja nosa kosztuje trochę pieniędzy. Ale trzeba przyznać, że list ślicznie wygląda i jest pomysłowy. Ej, mega pomysłowa sprawa. Zakrywam na razie list. Muszę zobaczyć, tak wygląda dół listu. I tutaj w rogu minimum. Co robisz, Kuba? Wstałem. Wstałeś o 15:46. Tak. Nie, jesteś p***nięty. No wiem, co tam mieszka. Ale słodko. Zanim tam będę, chłopie, to nie. Chill, 2000 listów na pewno nie miną. Tutaj się wykręca, widzę. No. Zobaczcie, co było w jednym z listów. To jest obrazek wyklejony takimi jakby kamyczkami, diamencikami, coś takiego. Nie wiem, ile czasu to trwało, ale ja to musiało trwać. Ja próbowałam coś takiego wyklejać i pamiętam, że jakiś taki mały kwadracik zajął mi ile? Z 1,5 godziny, czy coś takiego, więc chciałabym powiedzieć, że te uszanowanko za opakowanie, customizowane. Nie trzeba było zjeść lodu, żeby to wyszło. Co nie? Znalazłam śmieszny list, ciekawy. Jak ktoś napisał tak: kochany Mikołaju, z racji tego, że w tym roku wszystko drożeje i są bardzo duże ceny, nic nie chcę. Chciałabym tylko życzyć wesołych świąt i wszystkiego co najlepsze w nowym 2022 roku. Ściskam mocno. Dzięki wielkie, pozdrawiam, również życzę. Spełnione. Pierwszy list do Mikołaja spełniony. Tak, pierwszy list już jest odhaczony powiedzmy. Done. Fajnie. Naklejki ekipy. Ciekawe czemu? Do znaczenia sprzętu naszego. Kochany święty Mikołaju, właśnie muszę lecieć robić film, ale chciałbym poprosić o jakieś dobre jedzonko, bo do piwnicy nie dowożą. Montażyści. No dobra, myślę, że to życzenie możemy spełnić. Pozdrawiam gorąco montażystów. Znalazłem kupony na przytulasty. Tylko u kogo? Używam kupon jeden. U mnie? Przytulasek? Tyle, już się skończył. Co to było? No bo nagrywa dalej, k***a, już nie ma nagrywa. Ja bym powiedział, k***a, zdrabki są. A ludzie, zdrabki? A tu k***a, zdrabek jest 10, nie? Ktoś z was wysłał zdrapeczki do zdrapania, nie zdrapane. Musimy je koniecznie teraz zdrapać. K***a, jebana. Odpalaj kamerę. K***a, jebana. 100 zł! 100 zł zdrabki za 2 zł, k***a, czaisz? Ej, ja nigdy tyle nie wygrałam ze zdrabki. 50 nigdy. Razy więcej niż zdrabka. Dobra, ta jest warta. Czyli mamy w sumie 104, 106, 113 zł. No nieźle. Otwieram ostatnią paczuchę. Na dziś oczywiście, na teraz. Trochę tego jest. To są chyba rozwalone ciasteczka. Ładnie pachną, ale trochę się rozwaliły w podróży. Na ten moment robimy sobie przerwę. Już skończyliśmy. Jedziesz do Biedry ze mną? Myślisz, że jechać coś zjeść. Właśnie ja chcę zrobić makaron i jihad. A my chcemy chyba jeść do orza. O kurwa! Zjadłem z orza. Dawaj mi się otworzyć jak chcesz. Właśnie. Skarpetki. Przystojniak z tego renifera. To chyba dla ciebie. Moi drodzy, otwieranie listów ciąg dalszy. Już tutaj sobie stertę przygotowałam, ale spokojnie, to wciąż nie wszystko. Oprócz tego wymieniłam moją miednicę na skrzynkę, którą zrobiłam na poprzednim odcinku podczas robienia 5 Minute Crafts, bo wygląda bardziej świątecznie i to tutaj będę dawała te wszystkie wyselekcjonowane listy, więc ja się biorę za otwieranie, a w ogóle nie wiem, czy mówiliśmy tutaj, ile w sumie listów było od samego początku. Jeżeli nie pomyliliśmy się w kalkulacjach, to było ich dokładnie 1922. Nie ma co więcej przedłużać, ja się biorę za otwieranie, które fajnie by było te życzenia zacząć spełniać, a jeszcze trochę przed nami. Moi drodzy, chciałam, żebym coś przeczytać, co jest napisane na kopercie. Jeżeli nie otworzysz, to znaczy, że mini Mike nie jest brzdące. Otwieram. Dobra. Mam tutaj, moi drodzy, jeszcze jednego pomocnika. Witam. Elfa Mikołajowego. Kurde, nie mam ozdoby na głowę. Ja mam góry. Marta jest pomocnikiem, więc pomoże mi też poprzeglądać trochę listów, bo jeszcze trochę przed nami. Nie wiem, czy słyszycie, ale mam wrażenie, że się bawię do 16 marca. No chyba zaraz ich zabiję. Bo dzisiaj Krzysiu ma urodziny. Normalnie zabijam. Marcel Płocieniak, czy ja mam cię dojechać? Myślę, że nie słyszę, Ury, że puszczasz moją 16. Normalnie zaraz tam schodzę i cię walę na łeb. Moi drodzy, Marta znalazła fajny list.
Tak, napisała, że znalazła nowe hobby, jakim jest szydełkowanie i chciałaby nowy zestaw włóczek i wysłała w ogóle zdjęcia swoich prac. Patrzcie, jakie kozackie, baby Yoda! Mega super! Ale no, więc ten list trafia do pewniaków. 100% wybrany. Proszę zrobić mi krokieta z włóczki za to, żeby losował ten list. Ania ma farta do grających kartek. Moja szósta kartka śpiewająca. O Jezus! O Boże! Ja nie mogę! Jeszcze tyle. A, jeszcze kilka paczek, które tam leżą. Dobra radę. Ale nie no, naprawdę nie jest źle. Mogłoby być to gorzej. Tak, ostatni worek, no i te kilka paczek. I to już tyle. W ogóle chciałam właśnie ślicznie wszystkim podziękować za wszystkie prezenty, rysunki, fanarty, bransoletki. Ciasteczka. I też chciałam złożyć, moi drodzy, wam wszystkim życzenia świąteczne, bo wszyscy piszą wesołych świąt i tak dalej, więc ja wam również chcę życzyć wesołych świąt. Dobra, moi drodzy, trochę tej ogarnęłam, no i bierzemy się za... Dom styrte. Tak, za resztę. I to tak naprawdę tyle, jeszcze Ania tam ma kilka listów, ale to już jest ostatnia prosta, już nie ma żadnych innych pudeł z listami, ani żadnych worków, więc już bliżej niż dalej. Mamy zabaweczkę, nie wiem tylko co to jest, możecie pisać. Ale dostałeś zabawkę. Ale super, ale dziecko zadowolone. Pokaż. Pochwal się, krakier. No ej, no poluj, no pupku. Tak się ładnie bawiłeś. Piękny tygrys. Piękny kot, słuchajcie, krakier jest przepięknym kotem. Poproszę MP4 i słuchawki, bo moja stara już mnie ostro wk***wia. Odkurzacz bez przewodu. Się zesrałem. Dobra, moi drodzy, koniec przeglądania listów na dziś. Stało już ich tylko tyle, czyli dokładnie 64 listy. I ja przeglądnę je już jutro rano i jestem w ciężkim szoku, że udało się przeglądać tego tyle. Mam już wybrane listy, które będę realizować. Tutaj mam tylko część z nich. Pakuję je do mojej siatki, którą swoją drogą dostałam od kogoś z was w jednej z paczek. Jedziemy na zakupy. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w galerii pod pierwszym sklepem, do którego pójdziemy, konkretnie pod drogerią. I tutaj będę spełniała pierwsze życzenie. Święty Mikołaju, piszę do ciebie w sprawie zbliżających się świąt. Dawno tego nie robiłam, ale to dlatego, że nic konkretnego nie potrzebowałam, ani na niczym zbytnio mi nie zależało. Co nie znaczy, że niespodzianki od ciebie nie były super. Za wszystkie bardzo ci dziękuję. Tym razem znowu nie chodzi o mnie. Jak pewnie zauważyłeś, bo w końcu ty wiesz i widzisz wszystko, że od kilku lat spędzam święta tylko z babcią. No oczywiście poza naszym labradorkiem. Chciałabym się jej w końcu oddzięczyć za wszystko, co dla mnie robi i za to, że w ogóle ze mną wytrzymuje. Staram się jej pokazywać, jak bardzo ją kocham, małymi gestami, jak na przykład gotowanie czy pieczenie, ale chciałabym sprezentować jej również coś, co lubi, a nie może sobie na to pozwolić. Od kilku dni specjalnie biegnę po zajęciach do pracy, ale przez to, że nie jestem pełnoletnia, nie ma jej za dużo, a z tego, co obliczyłam, to zabraknie mi na to, co chciałabym kupić. Dokładniej mówiąc, proszę cię o pomoc. Zależało mi na tym, żeby kupić jej perfumy o zapachu jabłek. Odkąd pamiętam, zawsze o nich mówi. Z tego, co zdążyłam się dowiedzieć od jej bliskiej znajomej, kiedyś zaczęła uwielbiać perfumy od Dykny, nie wiem jak się to czyta, i to właśnie tych szukałam. Nie zależy mi na ich wielkości, bo wiem, że babcia i tak będzie się bardzo cieszyć, a jeżeli znasz inne ciekawe perfumy o zapachu jabłek, to też będzie super. Wiem, że masz dużo na głowie, dlatego nie będę zła, jak nie dasz rady przeczytać tego listu. Do zobaczenia, Mikołaju, wesołych świąt. Więc właśnie idziemy do Sephory, gdzie kupimy perfumy o zapachu jabłek. Mi się w ogóle wydaje, że ja wiem konkretnie, o które perfumy chodzi, bo jeżeli dobrze kminię, mają srebrne opakowanie i jest zielony płyn, to wydaje mi się, że moja mama ich kiedyś używała, więc jeżeli to są te, to łatwo je znajdziemy. To te, dokładnie. Ale to zapach jest w ogóle zielonego jabłuszka. Tak. Perfumy kupione, więc taki prezencik leci do ciebie i pewnie wpadnie w ręce twojej babci. Kolejny list brzmi tak. Drogi święty Mikołaju, nie byłam jakoś super wyjątkowo grzeczna w tym roku, ale przez ten rok starałam się dać jak najwięcej z siebie. Testowałam swoją cierpliwość, uczyłam się wytrwałości i przeszłam najpiękniejszą lekcję życia. Pisząc z ciebie, kochana, wcale nie chcę prosić o prezent dla siebie, bo ja to, co najcenniejsze, otrzymałam w październiku 2020 roku. Zostałam mamą i to dla mojego cudownego synka chciałabym prosić o prezent. Niestety rok się kończy, a my zaczynamy nowe wyzwania. Ja muszę wrócić do pracy, by móc z mężem zapewnić mu wszystko, co najlepsze. A mały? On zaczyna też nową przygodę. W żłobku. Gdy to czytasz, ta przygoda się zaczyna. A ja byłabym przeszczęśliwa, gdybym mogła wręczyć mu prawdziwy prezent od Mikołaja Marcysi. I chociaż trochę wynagrodzić mu to, że na te kilka godzin go zostawia. Nie lubię się o nic prosić, ale traktuję to jako super zabawę. Będzie mi bardzo miło, jak usłyszę, że czytać już mój list w swoim filmie. Mam nadzieję, że jest teraz bardzo miło. Nie będę nic narzucała, co byś mogła
kupić, prezentować, bo nie o to mi chodzi. Chcę jedynie móc sprawić sobie ogromną radość, jeżeli udałoby mi się wziąć udział w twoim odcinku, a przy tym sprawić mu inną niespodziankę mojej największej miłości. Na tę chwilę mamy 13 miesięcy i lubimy bawić się samochodami, książeczkami oraz wszystkim, co gra i świeci. Być może super pomysłem byłby robot 4 w 1 z Fisher Price. Albo kolejne autka, może po prostu książeczki interaktywne. Mikołajusz, ty sama najlepiej wiesz, co mogłabyś nam sprezentować. Pozdrawiam cię serdecznie z moim małym bidoncem. Życzymy spokojnych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Również życzę z wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i wchodzimy do smyka kupować prezenty w takim razie. Uczący przyjaciel, robot 4 w 1. O, to właśnie chodziło. Idziemy do kasy. Zabawki, książeczki i w ogóle kupione, a my tymczasem idziemy spełniać kolejne życzenie i już wam czytam kolejny list. Droga Marcysiu, jako że zbliżają się święta, chciałabym poprosić cię o pomoc. Chciałabym kupić mojej mamie zawieszkę, piernikowy ludzik z Pandory. Nie mam tylu pieniążków. Pieniążków piszemy przez rzecz z kropką. Aby kupić to sama, a wiem, że mojej mamie taki prezent by się spodobał, chciałabym cię jeszcze poprosić o prezent dla mnie. To jest moim zdaniem bardzo pamiątkowa rzecz, czyli wasze autografy. Byłabym wdzięczna, jeżeli uda ci się spełnić to marzenie. Pozdrawiam cię oraz całą ekipę i życzę wesołych świąt. Twoja wierna fanka i imię. Również cię bardzo pozdrawiam, życzę wesołych świąt i właśnie idziemy do Pandory kupić wspomnianą wcześniej zawieszkę. A autografy oczywiście załączę do paczuszki. No niestety, wykupiły się pierniczki, ale nic straconego, bo w innej galerii jest dostępne, a że będziemy do niej później jechać, to po prostu tam kupimy zawieszkę. Cześć, mam na imię. Mi już od dawna podoba się konsola DDJ. Nie wiem, to jakaś taka DJ-ska, rozumiem. Na przykład można ją wziąć do kolegi na Sylwestra. Mam upatrzony konkretny model, DDJ-400. Ogólnie bardzo chciałbym ją dostać od ciebie. Nagrywam też trap i robię bity. PS, pozdrawiam i życzę też powodzenia innym widzom. Również pozdrawiam. Pokażę wam tutaj coś pomysłowego w tym liście, tylko zasłonię. Tutaj była przyczepiona taka karteczka na autograf, więc oczywiście ją uzupełnimy. I patrzcie, tutaj jest zrobiony taki mechanizm. Zobaczcie. Jeżeli te życzenia by nie przeszło, to proszę też o twój autograf i jakiegoś ekipowicza. Ale przeszło, ale autograf też odeślemy, nie ma problemu. Więc idziemy do sklepu z elektroniką, kupujemy konsolę. DDJ 400. Klasa. Liczę na to, że kiedyś mi podeślesz jakiś własno ręcznie zrobiony beat i w ogóle. Mam nadzieję, mój drogi, że ta konsola ci pomoże w rozwoju swojego DJ-owania. Dobra, moi drodzy, zmieniliśmy już galerię i odłożyliśmy rzeczy, zakupy do samochodu i idziemy spełniać kolejne życzenie. Cześć Marcysia, oglądam cię od samego początku i bardzo cię lubię. Jako iż mam Gekona Lamparciego, podobnego do frytki, troszkę bardziej pomarańczowy niż żółty i planuję kupić mu nowy termostat. Fundusze nie pozwalają kupić go aktualnie, choć mam już odłożoną jakąś tam kwotę. Mój termostat nie jest zbyt świetnej jakości, lecz jest i działa. Bardzo chętnie przyjmę też jakąś fajną miseczkę albo dwie. Dla siebie chciałabym dostać autograf od ciebie i Mateusza oraz swoją opaskę z ekipa to nosi. Jeżeli zobaczysz ten list, będę bardzo szczęśliwa. To będzie z sklepu terrorystycznego chyba stricte, skoro tutaj nie mają. Dobra, to co? Pandora. Trzeba kupić zawieszkę. Chyba o to chodzi, to na prezent. To tylko takiego mamy piernikowego. To piernikowy ludzik z Pandory. No to musi być, no. Kupione. Piernikowy człowieczek leci do ciebie i do twojej mamy. My właśnie zmierzamy do sklepu z elektroniką i tam zrobimy duże zakupy, bo zrealizuję tam kilka listów. Czytam pierwszy z nich. W ogóle ten list mnie też rozbawił, dlatego też go wybrałam. Drogi święty Mikołaju, moja młodsza siostra dostała niedawno PS4. Jako, że ma tylko dwie gry na krzyż i to takie, które wybrał ojciec, raczej myśląc o sobie, to gówniak często włącza nagranie tańca z gry Just Dance na YouTubie i udaje, że gra. Choć jest to dość komiczne, to myślałam, że skoro już mam taką okazję, to poproszę o Just Dance dla niej, żeby w końcu mogła zagrać jak człowiek. Mam nadzieję, że uda ci się spełnić tą prośbę. Wysyłam całuski. Również wysyłam całuski, no i lecimy po grę w takim razie. Ogólnie ta gra Just Dance to jest niezły ubaw. Jak byliśmy na Wielkanoc u mojej rodziny, grałam z moimi braćmi i mamą. Jest to zajebista gra, naprawdę. Pobierzemy gierkę w takim razie. Mam nadzieję, że się będzie dobrze grało i wywijało i w ogóle. Dobra, moi drodzy, czytam kolejny list. Drogi święty Mikołaju, nazywam się i pochodzę z Krakowa. Wiem, że w tym roku popełniłam wiele błędów, dzięki czemu zasługuję na rózgę, a nie na prezent. Bierzę dzisiaj ten list jednak z prośbą o prezent dla mojego taty. Byłam młodsza, bardzo lubiliśmy wspólnie jeździć na rolkach i uprawiać różne sporty. Niestety stan zdrowia mojego taty od tamtego czasu znacznie się pogorszył. Chciałabym bardzo tak jak kiedyś wyjść za tą długą przejażdżkę na rolkach i się pościgać, chociaż wiem, że to praktycznie niewykonalne. Dlatego święty Mikołaju, prosiłabym cię o hulajnogę elektryczną dla mojego taty. Nie musi być ona jakaś super droga i wypasiona. Sama jeszcze nie zarabiam i nie jestem w stanie sprawić mu takiego prezentu. Szkoda, że nie płacą w szkole. Hehe. Tym prezentem chciałabym mu również podziękować za to, co dla mnie robi i pokazać mu, że on też jak każdy człowiek powinien poczuć sobie dzieciaka i wyszaleć. Uśmieszek na końcu. Już do koszyka wolno. Dźwignij to góry właśnie. Zastanawiam się, czy to jest dobry pomysł, bo jeszcze musimy wziąć jakąś rzecz elektroniczną. Może weźmiemy to zaraz, co? Na końcu, no. Czytam kolejny list, moi drodzy. Drogi święty Mikołaju, najpierw chciałabym ci pogratulować liczby 2 milionów obserwujących na Instagramie. A teraz opowiem ci trochę o sobie. Jestem studentką na drugim roku o wielu pasjach. Fotografia jest tą, z którą mi najbliżej. Interesuję się nią od 10 roku życia i wszystkie możliwe konkursy szkolne były moje. Oprócz
fotografii cyfrowej, fascynuje mnie także analogowa. A wszystko to przez aparat mojego taty. Zenita z kultowym Heliosem 52. Cokolwiek to znaczy. W Krakowie mieszkam od sierpnia ubiegłego roku, a rozłąka z rodziną ponad 400 km daje się mocno we znaki. Gdy tylko jest to możliwe, to staram się przyjechać i zwykle są to tylko 3 dni. Uwielbiam w swojej pasji to, że mogę łapać te magiczne chwile z bliskimi na dłużej. Jakie jest więc moje życzenie? Chciałbym Instaxa, który oprócz utrwalenia danych chwil z bliskimi, pozwoliłby mi się dzielić nią w tym samym momencie. A dodatkowo fakt, że odbitkę można schować do portfela czy etui telefonu, pozwalałoby mi być z bliskimi w każdym momencie. Pozdrawiam cię cieplutko, również pozdrawiam. PS, załączam też kilka swoich fotografii, ponieważ niedługo będę zakładać swój autorski Instagram. Zdjęć wam tutaj nie pokażę, ale w związku z tym listem idziemy kupić Instaxa. No nie, czym tego nie wzięła. Spoko. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego listu, który również spełnimy w elektronicznym sklepie. Mimo mojego wieku, nadal w ciebie wierzę. W tym roku proszę cię o prezent nie dla mnie, a dla mojego narzeczonego. 2 lata temu, jeszcze jako mój chłopak, bez żadnego zastanowienia przyjechał ze mną do Torunia i znalazł od razu pracę. Wynajmujemy małą mieszkanko, w tym pomagałem nam nasi rodzice. Ja przez moje studia nie mogę pracować, więc nie zarabiam żadnych pieniążków. Chciałbym spełnić jego marzenia, posiadania konsoli do gier, na przykład Xbox. Wypłatę przeznaczono nasze wspólne codzienne zakupy spożywcze i chemiczne, ale także bardzo często kupuje mi różne rzeczy. Chciałabym się mu odwdzięczyć, jednak nie stać mnie na coś takiego, dlatego proszę cię o pomoc. Jeśli to dla ciebie jest również zbyt ciężkie marzenie do spełnienia, pomimo że masz dużo innych dzieci i dorosłych do obdarowania, to proszę chociaż o jakiś inny prezent, który mogłabym mu podarować. Mieszkam daleko od bieguna północnego, dlatego nie mogę cię odwiedzić osobiście i piszę do ciebie list. Słyszałam, że masz fajnych pomocników w swoim domu. Oj, mam. Gdyby nie oni, to nie wiem, ile dni bym otwierała te wszystkie listy. Wielkie podziękowania dla moich pomocników. Dlatego dla was wszystkich dołączam również pierniczki, które sama ostatnio piekłam. Mam nadzieję, że będą wam smakować. Pozdrawiam cię cieplutko i życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Również życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, a my idziemy w takim razie po Xboxa. Niestety nie ma tej stacjonarnie dostępnego Xboxa, ale pojedziemy do innego sklepu, ale już jutro rano, bo dzisiaj nie zdążymy i po prostu w jakimś innym sklepie go ogarniemy. Ale tymczasem odpalam kolejny list. Święto Mikołajko. W tym roku starałam się być grzeczna. Oglądałam wszystkie filmiki, nawet z moim chłopakiem, co nie jest łatwe, kiedy jest się uzależnionym od FIFA. I bacznie obserwowałam się na Instagramie. Buty od Nowcia są przekozak. Moim marzeniem jest dostanie czytnika e-booków. Uwielbiam czytać, jednak podróżuję z kociakiem i ciężko zawsze mieć jakieś przy sobie, ponieważ mam dużo kocich bagaży. Dlatego mieszkam w moim mieszkaniu na studiach i nie chcę go pomniejszać. Haha. Mega fajnie też finansowo wychodzi, później abonament na e-booki, dużo taniej niż kupowanie książek. Pozdrawiam ciebie i Trąbę, jak i całą ekipę. Również pozdrawiamy. Wesołych świąt i jeszcze więcej sukcesów. Aha, gdybyś dorzuciła jakiś mały upominek dla mojego brata, byłabym mega wdzięczna. Chyba bym mnie zabił, że o nim nie wspomniałam. Ma 7 lat. Gratulacje 2 milionów na Insta, teraz czas na YouTube'a. Oj tak, ale to chwilę zajmie. Myślę, że jak najbardziej dla brata możemy coś się dorzucić. Myślę, że ze sklepu ekipa to nosi jakieś gadżety, mu się spodobają i oczywiście napoje do przetestowania. O ile jeszcze nie testowaliście, mam nadzieję, że już testowaliście. W takim razie idziemy po e-booka dla ciebie. Okazało się, że w ogóle tych Kindly nie ma dostępnych w ogóle chyba w całej sieci. Zostaje nam ten inkbook, więc takiego inkbooka weźmiemy. To tyle na dziś. Po resztę życzeń jedziemy jutro. Czasem idziemy do kasy. Witam was, moi drodzy, kolejnego dnia. Właśnie zmierzamy do jednego sklepu w poszukiwaniach Xboxa. Przydałoby się go kupić. Mam nadzieję, że tutaj będzie dostępny stacjonarnie. No to się udało w takim razie. I w ogóle ile tego tutaj jest? Czemu tak od razu przyjechać? A pan wczoraj jeszcze mówi, no tutaj mi system pokazuje, że jest, ale aż nie aktualizuje tak szybko, więc nie wiem, czy będzie, jak pani przyjedzie. 3 miesiące abonamentu i zrobiłem tak za 3 miesiące. Myślę, że dobra, mogę tak, że zakupić jedno i tyle. Tak. To i tak jest fajne, bo ma na 3 miesiące, może sobie pograć, wybrać co mu się podoba i... To, że pokaż swoją zabawkę. Jest super zabawka z kalendarza adwentowego Weroniki. Droga pomocniczka Mikołaja. W tym roku na święta nie mam wielkich wymagań, ale mam 2 życzenia, które mam nadzieję, że uda ci się spełnić. Pierwsza z nich jest statyw do telefonu. Ułatwiłby mi on nagrywanie TikToków, jak i robienie zdjęć. Druga rzecz z moich życzeń to rzecz, która przyda mi się na najbliższe zimowe dni, czyli bluza rozmiar R z najlepszego sklepu ekipa do nosi. A jest fajnie by było, gdyby udało ci dorzucić autografy twój i Trąby. Przy okazji życzę wam i całej ekipie wesołych świąt. Również życzymy wesołych świąt. Oczywiście rzeczy z ekipa to nosi. Będziemy później ogarniać i zrobię sobie listę. I na koniec pojedziemy do ekipa to nosi, żeby te rzeczy załatwić. Idziemy po statyw do telefonu w takim razie. Nie uda nam się tutaj ogarnąć statywu, ale spokojnie kupimy go później w takim razie w jakimś innym sklepie. On będzie spoko i on ma od razu w zestawie ten, na telefon, zyndel. A to jest czyjeś? Nie, to jest zwierzonówka sztuka przyjechała. Czyli mogę to kupić? Tak. Genialnie. Zakupy zrobione. Moi drodzy, dotarliśmy do sklepu zoologicznego. Tutaj też nie ma termostatu, więc pojedziemy jeszcze do innego sklepu. Spełnimy tutaj, mam nadzieję, inny. Droga Mikołajko. Jak już zapewne wiesz, wraz z mężem jesteśmy szczęśliwymi rodzicami 2-letniego stafika, Ludzka. Ludzka jest naszym oczkiem w głowie. Poświęcamy mu każdą wolną chwilę. Zabieramy go ze sobą wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe. Nasza psinka tak bardzo lubi podróżować samochodem, że najchętniej sam chciałby to go prowadzić, wskakując za kierownicę podczas jazdy. Niestety bez samochodowe dla piesków się u nas nie sprawdzają. Jak na dorosłego stafika przystało, Ludzka ma dość mocny ścisk i bardzo szybko je przegryza. Ze względu na to w tym roku chcielibyśmy cię prosić o dość nietypowy prezent, a mianowicie transporter dla naszego maluszka. Dzięki temu będziemy mogli bez stresu bezpiecznie dojechać do każdego celu.
celu. Mamy nadzieję, że spełnisz nasze marzenie, uszczęśliwiąc tym samym całą naszą rodzinkę. Pozdrawiamy i przesyłamy moc uścisku. PS Lucyś waży około 21 kg, mierzy 45 cm wysokości i 80 cm długości. Przy okazji przesyłamy magnesik z wakacji. Jeśli to możliwe, prosimy o przekazanie go Mini Mike'owi. Oczywiście wszystkie magnesy trafią do Mini Mike'a, bo widziałam, że kilka osób wysłało. Mam je odłożone na boku, więc oczywiście w ręce Michaela trafią właśnie magnesy. Dobra, a my w takim razie idziemy szukać transportera, ale... Lucyś jest dość duży. Powietrze Lucyś jest dość duży. 80 cm. Ruby ma transporter 50x80, to jest naprawdę duży. W domu mamy klatkę 60x90 i jest gigantyczna. Ale powiedz mi, ale co to znaczy transporter? Ma być pudełko takie? Jakby my mamy na przykład taki materiałowy. Bo właśnie z materiałowego już wywnioskowałam, że może Lucyś go mieć ochotę zjeść. Skoro przegryza pasy, to myślę, że z takim materiałem sobie również poradzi. Cześć, dzień dobry, mam pytanie, czy dodzwoniłam się do właścicieli Lucusia? Jestem właśnie w sklepie i szukam odpowiedniego transportera. Mam dwie klatki, dość duże, tylko jedna jest gigantyczna i chciałam się spytać, czy po prostu... Inaczej, jedna jest gigantyczna, druga jest nieco mniejsza. Może po prostu wyślę wam zdjęcia, żebyście powiedzieli, która dla was będzie lepsza, bo ta, która jest większa, nie wiem, jaki macie samochód i po prostu nie wiem, czy ona wam się zmieści, bo jest naprawdę gigantyczna. Audi jeździcie, okej, rozumiem. Myślę, że tutaj bardzo dobrze widać wielkość, że ta jest, to jest gigantyczna. No nie, gigantyczna jest ta klatka. Do usłyszenia, cześć. Tą bierzemy. I faktycznie 80 cm to była długość z ogonem, no, więc bez problemu się Lucyś tam zmieści. Właśnie dotarliśmy do kolejnego sklepu i przeczytałam wam list. Kochana Marcysiu, lubię oglądać cię na ekipie, ja i moja siostra marzymy o zestawie LOL OMG Surprise Movie Magic. Idę kupić zestaw LOL OMG Surprise Movie Magic. Swoją drogą mam nadzieję, że brałam dobry zestaw, że to właśnie o to chodziło, ale teoretycznie nazwa się zgadza z opisem. Mam nadzieję, że będzie git. Drogi Mikołaju, wybacz, że od tak dawna się do ciebie nie odzywałam. Pochłonął mnie dość świat, jednak zdałam sobie sprawę, że choć mijają lata, ty pozostajesz najpiękniejszym wspomnieniem młodości, po którym będąc szkrabem sprzątałam talerze pełne okruszki. Wiesz, że choć świat się zmienił, moje życie wywróciło się do góry nogami. Ty pozostałeś niezmieniony pomimo tego, że od dawna kryłeś się w odmętach mojej pamięci. Dawniej często prosiłam cię o lalki, jednak na ten moment nieskazitelnie piękna porcelanowa dama nic nie wniesie do mojego życia. Chciałabym, aby zagościła w nim odrobina magii. Dlatego Mikołaju, wyjątkowo, proszę cię o niezwykłe książki, a mianowicie zbiór 7 części Harry'ego Pottera, gdyż pierwsza część wciągnęła mnie do innego wspaniałego świata. Natomiast resztę nie miałam okazji przeczytać, a nie ukrywam, że chciałabym znacznie dokładniej rozejrzeć się po magicznej krainie. Liczę na to, że niedługo mnie tam zabierz. Życzę mi, zaraz będzie musiał tutaj wszystko doradzić. Bardzo ładnie w ogóle napisany list, bardzo mi się on podoba. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka. Kóreczka, piąteczka, szósteczka i na koniec ostatnia sztuka, jedna. Tylko właśnie zastanawiam się, bo to jest jako jedyna w twardej okładce. Pani nam załatwiła siódemkę w miękkiej okładce, okazało się, że jest ich w twardej nie było, więc po prostu kupujemy całą serię w miękkiej okładce. Książki lecą do ciebie i życzę ci udanej lektury, a my idziemy w poszukiwaniu kolejnych rzeczy. Drogi święty Mikołaju, wiem, że przez cały rok ciężko pracujesz i jesteś prawdopodobnie bardzo zajęty, więc z tego względu zwrócę się bezpośrednio do twojej pomocnicy. Droga Marcysiu, w tegoroczne święto postanowiłam poprosić o coś, co zawsze było moim skrytym marzeniem. Chodzi o maszynę do szycia. Zawsze byłam bardzo kreatywna, jeśli chodzi o plastyczne, ale również makijażowe i ubraniowe kwestie. Jednak nigdy nie miałam okazji przetestować moich umiejętności w praktyce, jeśli chodzi o projektowanie ubrań. Marzy mi się w miarę profesjonalna maszyna, dzięki której będę mogła modyfikować i urozmaicić moją garderobę. Wiem jednak, że jest to duży wydatek, więc inną rzeczą, którą chciałabym dostać, są bezprzewodowe słuchawki douszne. Zawsze się przydają, a niestety dwie poprzednie pary po 3 latach się popsuły. Mam nadzieję, że jedno z moich życzeń się spełni. Myślę, że tak. Umili mi czas podczas obliczania całek na studiach. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Ucieszyłabym się również z podpisanej własnoręcznie świąteczny. Pozdrawiam, oczywiście kartkę też załączę. No i teraz musimy wybrać maszynę do szycia. Ta wygląda mocno, ale jeszcze w sklepie elektronicznym może być jakaś fajna maszyna, skoro już tu jesteśmy. No a przeczytam jeszcze jeden list. Drogi święty Mikołaju, nie pisałam do ciebie kilka lat. Już wiesz, nie te lata. Za mną szkoła, studia, nawet pracuję, ale nadal zmagam się z jedną sprawą. Kupowaniem rzeczy dla ludzi dorosłych. Koszmarem dla mnie jest zakup odkurzacza, mopa czy patelni. Przecież pieniądze można wydawać na wiele, wiele przyjemnych rzeczy, na przykład na moje ukochane podróże. I w związku z tym piszę do ciebie Mikołaju, bo ostatnio zepsuło mi się żelazko. Zamiast pary, która ma ułatwić prasowanie, leci ordynarna woda. No dramat. Dlatego gdybyś mógł spełnić moje życzenie i zakupił dla mnie żelazko, widziałam takie ładne fioletowe, to mój budżet na przyszłoroczną podróż do Kalifornii by się lekko powiększył. Będę wdzięczna bardzo za spełnienie mojej prośby. Całuję i pozdrawiam. Podpis. Obiecuję przelania stówki na schronisko dla zwierząt w ramach dobrej karmy za spełnienie mojego życzenia. Mam nadzieję, że o takie fioletowe ci chodziło. Philips Azure Advanced. No to żelazko leci do ciebie w takim razie. Tymczasem my wróciliśmy po wcześniej wypatrzoną już maszynę do szycia i wydaje mi się, że ona będzie idealna. Dzięki.
I może jeszcze weźmiemy od razu takie słuchawki bezprzewodowe. Bezprzewodowe słuchawki do uszne. Xiaomi. Xiaomi będą spoko. Ja poproszę o dowód, że maszyna jest w użyciu. Dobra, moi drodzy, dotarliśmy właśnie do sklepu muzycznego, ponieważ mam przygotowane dwa listy, które tutaj pełnimy. Kochany Święty Mikołaju, piszę do Ciebie z pewną prośbą. Jako iż zbliżają się święta, przydałoby się z Tobą porozmawiać. W tym roku byłam grzeczniejsza niż w tamtym, lecz nie super grzeczna, ale mogę to wyjaśnić. Jestem osobą kreatywną. Tańczę, maluję obrazy, robię zdjęcia i jeżdżę na motorze, gram na bębnie i wiele, wiele innych. Ale zawsze musi być jakieś ale. Od dziecka może o grze na ukulele. Odkąd pamiętam, powtarzałam: mamo, kup mi fioletowe ukulele, i właśnie o to chciałabym Cię poprosić. Poprosiłabym o to rodziców, ale mam dwóch młodszych braci i wolę, aby na prezentach dla nich się bardziej skupili. W dodatku aktualnie budujemy dom, więc wolałabym, gdyby odłożyli coś tam pieniądze. Nie wiem, co to jest. Odłożyli pieniądze pewnie. No chyba tak. Pieniądze na nasze pokoje. Jeśli uda się zrealizować moją prośbę, to serio, dzięki, a jeśli nie, to rozumiem. No to teraz musimy to poważnie przemyśleć. Fioletowe sopranowe. Nie mamy tu takiego. Pan mi powiedział, że fioletowe jest do ściągnięcia, ale ono wtedy będzie też takie plastikowe. Obrazisz się na mnie, jak kupię różowe? Z różowego jest bardzo blisko do fioletowego. Bardzo blisko. Jak nie będzie złożone, to możesz to zawsze przemalować, psikać jakimś sprayem. Chyba, że jakieś, wiesz, inny kształt. To jest na przykład ukulele kiwi. Zdecydowałam, weźmiemy różowe. Na końcu listy jest napisane: jakby udało się zdobyć autografy ekipowiczów na tyle ukulele, to będzie koks. Dziękuję. Musi chodzić o drewniane, na tym byśmy się przecież nie podpisali. Chyba, że białym markerem, to mogłoby się zatrzeć, to nie wyglądałoby dobrze. Skoro już jesteśmy w tym sklepie, spełnimy tutaj też drugie życzenie. I już wam czytam. Marcysiu, nazywam się... I mam lat. Nigdy wcześniej nie wysłałam swojego zgłoszenia do tego typu odcinka, gdyż nie wiedziałam, co mogłabym chcieć od Ciebie, ale myślę, że już wiem. Od urodzenia uwielbiam śpiewać i robię to dobrze, pod wpływem komentarzy od osób znajomych oraz nieznajomych. Postanowiłam rok 2022 postawić pod znakiem rozwoju wokalnego. Za całość oszczędności udało mi się sprawić sobie porządnego laptopa, a do niego potrzebny mi będzie mikrofon. Planuję zacząć nagrywać covery, którymi ubogacę moje muzyczne portfolio, które na razie jest żadne i nad tym ubolewam. PS, pozdrawiam Ciebie, Mateusza i Martę. PS2, daj jeszcze jakąś bluzę z ekipy XD. XD, dobra, niech będzie. Dobra, moi drodzy, zakupy zrobione. Nie mówiliśmy nic o mikrofonie. Tak się on prezentuje. Pan powiedział, że to już jest taki... półprofesjonalny, że na scenę. Taki... Tak, że już na scenę i że on już jest spoko. Do tego kupiliśmy interfejs, cokolwiek to jest, ale mi Jojo doradził i pan doradził, że takie coś się kupuje. I jakiś kabel, bo nie było zestaw. Więc no, takie rzeczy wędrują do was. A my lecimy do kolejnego sklepu. Trzeba się śpieszyć, bo się już ściemnia, a jeszcze trochę przed nami. Dobra, moi drodzy, my jesteśmy już pod kolejnym sklepem, gdzie kupimy za moment deskorolkę i już wam czytam list. Droga pomocniczka Świętego Mikołaja, w tym roku starałam się być grzeczną i uczynną dziewczynką. Pomagałam moim siostrom i rodzicom, chociaż niedawno zaczęłam kolejny rok szkolny, cały czas mam dość dobre oceny. Moim marzeniem jest rozwinąć moje pasje sportowo-wyczynowe i chciałabym dostać deskorolkę, a że bardzo lubię oglądać ekipę, to marzę o ich autografach właśnie na tej deskorolce. Wolne chwile lubię spędzać w moim nowym pokoju, który chciałabym uzupełnić moją wymarzoną lalką Rainbow High. Bardzo dziękuję za przeczytanie mojego listu, ściskam mocno. Tak więc idziemy po deskorolkę. Spoko jest, co? Jeżeli by się okazało, że przez przypadek powtórzymy lalkę, którą już masz, to znaczy, że obydwie mamy dobry gust, po prostu. Ta jest fajna, kolorowe włosy, dobra, Tom. On kosztuje 150 aktualnie. 160, a ten kosztuje 300 coś. Mam wrażenie, że będzie trochę lepszy ten za 300 coś. No to bierz go. Dobra. Wygrałeś. Drogi Mikołaju, nazywam się... Mam... lat. Ho, ho, ho. Duże dziecko, które latami czeka na samochodzik. Drogi Święty Mikołaju, mam na imię... Mam, nie powiem wam ile lat, i jestem studentem finansów i rachunkowości. Jest to bardzo ciekawy kierunek. W tym roku byłem grzeczny, miły, pracowity i sumienny. Od studiów ciekawsze dla mnie jest nagrywanie filmów, obróbka i obserwowanie relacji oglądających. Do tej pory moimi odbiorcami byli moi bliscy, ale chciałbym spróbować swoich sił przy większej publiczności. Z racji tego, ty, jak i cała ekipa elfów, jesteście moją wielką inspiracją. I właśnie dlatego chciałbym prosić o jakieś początkowe zestawy do nagrywania, m.in. vlogów. Chodząc po sklepach, spodobał mi się Canon G7X ze względu na otwierany podgląd. Jeśli jest zbyt drogi, to będę wdzięczny za cokolwiek. Pozdrawiam cię, Blutko, wykrzyknik. PS, pod choinką czekają ciasteczka, piwko lub winko, co kto lubi, dziękuję bardzo. I słyszałam to, że ty już dogadałeś, co tu ma być. No. Teraz wybierasz trochę lepszy sprzęt. Tak, więc weźmiemy trochę lepszy sprzęt niż właśnie ten tutaj wspomniany. Jest odchylany. Jak nazwane? Made for vlogging. No właśnie. 100% pod vlogowanie. Mikrofon ma odchylany te, więc wszystko. No właśnie, no jest stricte do vlogowania, więc do tego, o czym wspomniałeś tutaj. Ostatnio znalazłam nowe hobby, którym jest skrzydełkowanie. Sprawia mi to wielką radość, ale jeszcze bardziej się cieszę, gdy widzę uśmiechy moich bliskich, którym wręczą robótki. Dlatego potrzebuję pomocy. Chciałabym prosić o zestaw włóczek Himalaya Dolphin Baby, abym mogła dalej się rozwijać i podarować robótki mojej rodzince na świat. Cieplutko pozdrawiam. Również pozdrawiam i idziemy w takim razie po włóczki, tak? Włóczki to są włóczki. No, 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 to chyba jest właśnie to. Włóczki kupione, idziemy dalej. Podjechaliśmy pod kolejny sklep, gdzie zaraz zrobimy zakupy i już wam czytam list.
Witaj. Na początku mojego listu chciałbym Ci podziękować za to, że nie pierwszy raz wyczarowujesz tyle pięknych uśmiechów na twarzach tak wielu ludzi. Jesteś dobrym człowiekiem i to jest chyba największa wartość w tym dzisiejszym tak popsutym świecie. Jestem już nastolatkiem i nie piszę listów do Świętego Mikołaja, ale fajnie, że dałaś nie tylko mnie możliwość poczucia się małym dzieckiem. A więc Mikołaju, to znaczy Panna Mikołajkowa. W tym roku nie chcę nic dla siebie. Nie byłam nawet zbyt grzeczny, choć bardzo się starałem, a moja mama często była smutna przeze mnie. Dziś postanowiłam, że zrobię wszystko, aby to się zmieniło. Zacznę od siebie. Chciałabym, aby spełniły się jej wszystkie marzenia, a przede wszystkim jedno. Moja mama jest raczkującym spinaczem wysokogórskim. Wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne, do tego sportu kolekcjonuję od 4 lat. I w dalszej części listu chłopak opowiada właśnie, czego jego mama potrzebuje, co można by odświeżyć w jej garderobie i podpowiada, na co mogłabym zwrócić uwagę podczas zakupu. Koniec jeszcze tej chłopak napisał, że bardzo chciałbym, aby moja mama, jak już musi płakać, to żeby rozpłakała się ze szczęścia. Bardzo dziękuję. Lepiej, żeby nie płakała w ogóle, a my wchodzimy do sklepu. Jest napisane, że mama ubiera się w szarości i granaty. I właśnie chciałam powiedzieć, że to jest identycznie jak moja mama. Rzeczy kupione. Ostatecznie kupiliśmy tak. Raki, mam nadzieję, że będą pasowały do butów, że te dzisiaj buty zmieszczą, ale pan powiedział, że jest mała szansa, że się nie zmieszczą. Plecak, hardshell, w takim oto kolorze czarnym. Drogi święty Mikołaju, doszły mi słuchy, że w tym roku twoją pomocnicą została Śnieżynka Marcysia. Bardzo z tego powodu się ucieszyłam, ponieważ wiem, że ona godnie cię wesprze i odciąży, uszczęśliwiając kilka wybranych osób. Jestem o tym przekonana, mojego braciszka marzeniem jest uczestnictwo w koncercie ekipy. W tym roku prawie się udało, niestety z powodu sytuacji finansowej nie mogliśmy sobie pozwolić na zakup biletu. Nasza kochana rodzina złożyła się na to, abyśmy mogli wziąć udział w tym wielkim dla nas wydarzeniu. Rozczarowaniem była dla nas informacja, że bilety są już niedostępne. Ja rozumiem, że w ramach spełnienia listu chcesz ogłosić, że organizujesz koncert ekipy. Nie. Ale nie poddaliśmy się. Wspólnie z mamą pojechaliśmy do Krakowa i nieustannie oglądaliśmy strony, no coś takiego, strony internetowe z nadzieją, że uda nam się jeszcze kupić te dwa bilety. Z przykrością o tym piszę, ale nie udało się nam zdobyć wejściówek na wymarzony występ. Jednak los potrafił poprawić nam nastrój, ponieważ przebywając w Krakowie, osobiście spotkaliśmy Ciebie wraz z Mateuszem. To prawda, zostały załączone te zdjęcia tutaj razem z tym listem, nie będę Wam ich oczywiście pokazywać, ale zrobiliśmy te zdjęcia podczas nagrywania odcinka Fabryce Cukierków. Było to dla nas mega przeżycie, a krótka rozmowa, którą odbyliśmy, zapadła nam w sercach. Spełnieniem najsłodszych marzeń byłoby otrzymać bilety na kolejny koncert ekipy. Jeśli jednak nie będziesz w stanie tego uczynić, niestety nie jestem w stanie, ponieważ nie organizujemy na ten moment żadnego koncertu, to wiem, że mój brat, słuchając głośno waszych utworów, przeszkadza rodzicom w wykonywaniu pracy w domu. Dlatego on byłby bardzo zadowolony, kiedy otrzymałby bezprzewodowe słuchawki nauczne. Miło by było, jakby w worku Mikołaja znalazło się miejsce na bluzę z logo ekipy dla mojego brata w rozmiarze 158 oraz bluzę z sklepu Versus Store All Eyes on Me w rozmiarze oversize. A tak na koniec bardzo chciałabym Tobie i Twoim przyjaciołom podziękować za to, że jesteście, za to, co robicie, za to, jaką muzykę tworzycie, uszczęśliwiając przy tym wielu ludzi. Życzę Tobie dużo zdrowia, samych radosnych chwil w życiu, prawdziwych i szczerych przyjaciół i aby ludzie, których spotkasz na swojej drodze, przywoływali uśmiech na Twojej twarzy. Ślicznie dziękuję, bardzo ładnie napisany list. Oczywiście, jeżeli chodzi o i Versus Store i sklep ekipy, to jutro to wszystko będę załatwiała. Dzisiaj skupiamy się na tym, co mogę kupić w sklepach. Dlatego właśnie przyszliśmy z Jules'em wybrać słuchawki bezprzewodowe nauszne. PS, jestem przekonana, że mój brat, jak się dowie, że napisałam ten list, będzie na mnie zły, że Ciebie nie pozdrawiłam od niego, więc wszystkiego dobrego i serdecznie pozdrawiam Ciebie i całą ekipę. W domyśle i podpisane jakby jego imię. Przeprowadzonego researchu wynika, tak, że to są lepsze, mają lepszą redukcję szumu otoczenia, są lepiej wykonane i lepszą jakość audio. Dobrze, to też takie słuchawki weźmiemy, żebyś mógł głośno słuchać piosenek ekipy. Dobra, moi drodzy, idziemy spełniać jeden list, który przysłuchuje się tak. On bardzo przykuł moją uwagę, jak przyglądałam listę, bo sami widzicie, że tutaj ktoś wykazał się bardzo kreatywnością, tworząc personalizowane pierniczki, że tak powiem. I tutaj dwóch bandziorów się z Matiem śmialiśmy. Więc ten list idziemy spełnić i brzmi on tak. Kochana pomocnica Mikołaja, moim tegorocznym wymarzonym prezentem jest ciepły kocek i zapachowa świeczka na zimowe wieczory. Dodatkowo, jeśli jest taka możliwość, z chęcią dostałabym dwie wybrane przez Ciebie rzeczy ze sklepu ekipy. Dla mnie i mojej przyjaciółki rozmiar S. Na pewno byśmy były wdzięczne. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt oraz miłego pakowania prezentów z elfami. PS, ekipowicze są w formie pierniczków. Zauważyłam. No, więc idziemy do sklepu wybrać jakiś fajny, świąteczny kocyk i świeczuchę. O, jest przyjemny kocyk. Jest delikatnie świąteczny, z czerwoną czapką. Ja lubię takie, one są bardzo przyjemne w dotyku. Zakupy tutaj zrobione, lecimy jeszcze do jednego sklepu, kupić jeszcze jedną konkretną rzecz, a później do domu, bo jeszcze tam nas czeka coś do zrobienia. Dobra, idziemy jeszcze spełniać jedno życzenie, że tak powiem... Idziemy czy jedziemy? Idziemy spełnić jeszcze jedno życzenie, w sensie idziemy je kupić. Ale mi jest już ciężko, już po przyjechaliśmy spełnić jedno z ostatnich życzeń. Tak, przyjechaliśmy spełnić jedno z ostatnich życzeń, które brzmi tak. Druga Śnieżynko, od lat gwiazdor powtarza. Ruch to zdrowie, więc od wielu lat trenuję tenisa ziemnego, dlatego chciałabym w tym roku poprosić o moją wymarzoną rakietę, Babolat Pure Aero Rafa Uchwyt 2. Jeśli udałoby się dołączyć bluzę z ekipa nosi, to byłby to prezent idealny. Gorąco pozdrawiam i życzę udanych Mikołajów. Mamy trochę po Mikołajkach, ale ja Ci za to życzę wesołych świąt i również gorąco pozdrawiam i podjechaliśmy
właśnie w miejsce, gdzie można sobie zagrać w tenisa i można też kupić rakietę do tenisa, więc idziemy do sklepu. Babolat Pure Aero Rafa. Tak? To jest to? Dobra, okej. Okay. Ale fajna, bardzo fajna. Ultra leciutka. Bardzo leciutka. Bardzo przyjemnie się ją trzyma w ręce. Lecimy do domu, a ja po drodze zadzwonię jeszcze w jedno miejsce, bo na miejscu czekają na nas montażyści, a montażyści również napisali list. Dobra, moi drodzy, przyjechaliśmy odebrać jedzonko, ponieważ spełniamy teraz list montażystów. Brzmi on tak. Kochany Święty Mikołaju, właśnie muszę lecieć robić film, ale chciałbym poprosić Cię o jakieś dobre jedzonko, bo do piwnicy nie dowożą. Montażyści, serduszko. Również serduszko dla Was, moi drodzy. Na zdrowie, Ciocio. Co to było? Ja jak najciszej, więc zamknęłam usta i wszystko mną. Prawie wybuchłeś. No, zamówiłam 3 pizzki, właśnie czekamy, zaraz idę je odebrać i dostarczę. Zobaczymy je do montażowni. Zamówiłam 3, ale zaraz zamówię jeszcze jedną, ponieważ jeden montażysta, który napisał własnoręcznie ten list, niestety go nie ma zaraz w montażowni, ale prawdopodobnie będą tam inni montażyści, więc im wrzucimy tam pizzkę, żeby sobie teraz zjedli. Dawidowi, który napisał ten list, podwieziemy do niego po prostu do domu, mu zawieziemy. W sumie on o tym nie wie. Właśnie, że go tutaj prankował już prawie. Powiedział, że coś tam z kamerą jest nie tak i musi mu przywieźć kamerę, a my mu przywieziemy pizzkę. I kupię mu też jakiś deserek, bo to są bardzo dobre deserki, więc idę po jedzonko. Ten soczek symbolizuje, że jest mrożona, tak? Siema. Witam. Od Świętego Mikołaja. To dla Was. Jaki szczęście. Nawet napisał tutaj. Proszę bardzo. No bo nie wiedziałam, ile Was tutaj będzie. No więc macie 3 różne. Zajebicie, która chcesz. Smacznego. Dziękujemy bardzo. Proszę, podziękujcie Świętemu Mikołajowi, a nimi. Dziękujemy Świętemu Mikołajowi. Albo Kowalikowi za to, że list wysłał. Jojo. Siemka. Cześć. Święty Mikołaj. Czy to jest jedzonko? Tak. Nie zepsuła się kamera. Kurczę, tak naprawdę. Kurczę, pieczone. Znaczy nie, no przegrzewała się wczoraj, to jest prawda. No przegrzewała się, to prawda. Ale nie przywieźliśmy jej. Mam nadzieję, że będzie smakować, bo nawet nie wiedziałam, jaką lubisz. Będzie z pepperoni, ale bez jalapeno. Super, dziękuję bardzo. Jak, no. Ekstra. Idę sobie robić, jeść, kozak. Bardzo dobrze. Więc to tyle, co chcieliśmy. Dobra, dzięki. Trzymaj się, pa, pa. To już tyle dzisiaj spełnienia życzeń i widzimy się jutro i już jutro kończymy to wszystko, więc widzimy się jutro. Witam Was, moi drodzy, kolejnego dnia. My właśnie przyjechaliśmy do Ekwipatności, żeby skompletować te oto rzeczy, czyli wszystkie rzeczy, które Wy wymieniliście w swoich listach, które musimy zgarnąć właśnie z Ekwipatności, czy jakieś karty, czyli z autografami, czy jakieś bransoletki, bluzy i tak dalej, więc... Wszystko mamy w takim razie i musimy jeszcze wziąć najważniejszą rzecz. Muszę spytać, gdzie ona jest, która będzie w każdej paczce. Dobra, no to let's go, wracamy do domu i bierzemy się w takim razie za autografowanie. I tyle. No, więc tutaj będą zbierane autografy, które dorzucę do każdej z paczek. A oprócz tego, jeszcze muszę spełnić ostatnie życzenie w tym odcinku. To było załączone do tego listu. I list brzmi: cześć Marcysia, mam na imię i jestem waszym największym fanem. Co u ciebie? Jak twoje zdrowie? Wszystko dobrze, dziękuję, że pytasz. Mama powiedziała mi o tym, że zostałaś pomocnikiem Świętego Mikołaja i można napisać do ciebie list. Bardzo bym chciał, żeby Trąba podpisał nasze zdjęcie, a reszta ekipy okładkę zeszytu. Dziękuję, spełnisz moje marzenie. To jest zeszyt, który był załączony do tego listu i tutaj poproszę wszystkich ekipowiczów, żeby się podpisali, więc pan też wędruje tutaj. Tego wam nie będę pokazywać, bo to są wydrukowane zdjęcia, na których jest ten chłopiec, ale są to zdjęcia, które kiedyś właśnie zrobił sobie z Matim przy jego samochodzie, więc no. Zdjęcia tutaj też wędrują i wyślę Matiemu wiadomość, żeby je koniecznie podpisał. Teraz musimy ogarnąć wszystkie prezenty, które kupiliśmy i wszystko uporządkować. Idziemy do Krzycha z deskorolką. Trzeba ściągnąć z niej folię i pan powiedział, żeby odkręcić to, żeby wszystko ładnie, gładko zeszło. Mogę serdecznie zaprosić panią wczoraj tam posprzątały. Dobra. Jak ci się będzie jeździć, to trzeba, że zedrze te podpisy. No, ja gdybym dostał taką deskorolkę, to jest na prezent czy o co? Była prośba o deskorolkę z naszymi podpisami. No to raczej nie będzie na niej jeździć. Tak to ona chciała tą deskorolkę, żeby właśnie się uczyć chciała, jeździć. Chciała, żeby się uczyć jeździć. No nic, najpierw powędruje na ścianę, no i tyle. Znaczy generalnie tak, dopóki nie zacznie jeździć po rurkach i nie zacznie być skejciarą, no tak, taką typową, no to się nic nie stanie, nie? No w ogóle dziewczyna chce się uczyć rzeczy na desce? Spoko zajawa. No. Dziękuję ślicznie Krzysiu za pomoc. Proszę bardzo. I za autografik. A my lecimy. Ej, Krzychu się ładnie podpisał. Moja zanika, co jest? Ale moi drodzy, mamy jeszcze jedną rzecz do podpisania i jest to ukulele. Czuł jak jakiś znak, a nie jaki... Jak drzewko. Jak drzewko, no.
moi drodzy, prośba o podpisiki tutaj na kartkach i te trzy rzeczy. Ukulele, deskorolkę i zeszyt. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, to wszystko to są prezenty dla was, dla osób, których listy zostały wybrane w tym odcinku. Trochę ich jest, trochę to wszystko trwało, ale mam nadzieję, że pojawi się uśmiech na waszych twarzach i że prezenty wam się spodobają. Faktycznie dziękuję wam wszystkim za zaangażowanie w ten odcinek, bo przyszło bardzo dużo listów, mnóstwo z was się postarało o to, żeby wasze listy fajnie wyglądały, żeby były pomysłowe, żeby były kreatywne, więc jeszcze raz ślicznie wam dziękuję za takie zaangażowanie. Dziękuję też wszystkim, którzy pomogli mi otwierać listy, ponieważ bez tych osób bym nie dała rady. Niestety prezenty już nie dotrą na Mikołaja, albo spóźniony Mikołaj, albo będą to wczesne prezenty podchoinkowe. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja chcę jeszcze z tego miejsca ślicznie podziękować Napojom ekipy, które umożliwiły mi nagranie takiego odcinka. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkim wesołych świąt. Dziękuję wam za wszystkie życzenia, które wysyłaliście mi w listach na Instagramie i ja wam z tego miejsca również chcę życzyć wesołych świąt, żeby one były spokojne, żebyście mogli je spędzić z bliskimi, żebyście zjedli dużo dobrego jedzonka i nie wiem, co się jeszcze życzy na święta. Ale to tyle, moi drodzy. Idziesz zamówić termostat. I właśnie, i idę jeszcze zamówić termostat, właśnie, bo tego bym nie powiedziała. Jojo wczoraj się śmiał ze mnie i mówi, no, powinnaś nazwać ten odcinek, kończę odcinek, kiedy znajdę termostat. A termostatu nigdzie nie znaleźliśmy, więc idę do komputera, dam telefonu i zamawiam termostat, bo to jest jedna rzecz, której mi brakuje jeszcze w tym wszystkim. Pa!